Get down there! She said, all right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Finally! Don't do any crap! Let's go! Shut up! Klasyczna ironia losu. Człowiek sypuje w święta i w święta powraca. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Solucji, poradniku, jak ukończyć misję perfekcyjnie w 100% na złoty medal. Gra na samym początku nie każe nam robić bardzo skomplikowanych rzeczy. Musimy po prostu wycelować w trzech zakładników bronią, co spowoduje, że pójdą oni do odosobnionego pokoju. Jakoś dziwnie to zabrzmiało. Ale nie wchodźmy w szczegóły. Następnie musimy użyć naszą cegłę, to znaczy telefonu, aby zdetonować ładunek. No wybuch niczego sobie. Od razu zaznaczam, że prolog nie ma żadnych, ale to żadnych wymagań, aby ukończyć misję na złoty medal. Możemy tak długo ociągać się z czasem, możemy częstować wrogów pociskami, nie zważając na celność, ale i tak zaliczymy misję na golda. Jednak w przyszłości nie będzie tak łatwo, to jedyna taka misja. Ale spokojnie, razem jakoś temu podołamy, będę wam dawał rady, wskazówki, jak misję przejść najłatwiej i najszybciej, aby zdobyć upragniony złoty medal. Serdecznie zapraszam do oglądania, subskrybowania i dawania konstruktywnych komentarzy. No tutaj już mamy pierwsze komplikacje, ale nie należy to do trudnych rzeczy, po prostu musimy przyłączyć się na drugiego protagonistę i potem z jego perspektywy zestrzelić strażnika, który trzyma Michaela. Jak widzimy, akcja tego prologu toczy się w 2004 roku, czyli 9 lat przed wydarzeniami z głównej gry. 2004 rok, czyli rok wydarzeń z GTA San Andreas. Niestety dokładna data akcji tego prologu nie jest nam znana. Czyli równie dobrze CJ może teraz dopiero co rozwijać swoją gangsterską działalność, a może już jest na szczycie swojego dorobku i popija Old Master of Malt, rocznik 1905. No idąc z tym tropem, Los Santos właśnie w tej chwili jest identyczne takie, jakie znaliśmy z GTA San Andreas. Dopiero za 9 lat, czyli wtedy, kiedy akcja GTA 5 się będzie rozgrywać, ulegnie gwałtownej modernizacji. Oczywiście w cudzysłowie mówiąc. Krajobraz śnieżny od razu powinien nas odbiec od przekonania, że znajdujemy się w stanie San Andreas, czyli swoistą parodią stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. No bo jak sami wiemy, śnieg w Kalifornii jest naprawdę rzadkim zjawiskiem. Jak już ma się osadzić, to tylko na terenach górskich. Chociaż i bywają wyjątki. Pamiętam jakiś czas temu, śnieg spadł chyba w San Francisco i wywołało to naprawdę sensację. Ale tak czy siak, śnieg w Kalifornii jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Czyli na pewno nie znajdujemy się w stanie San Andreas, no, czyli Kalifornii można powiedzieć. Otóż znajdujemy się w miasteczku Ludendorff, które prawdopodobnie wzorowane jest na rzeczywistym miasteczku Bismarck. A Bismarck nie znajduje się w Kalifornii. Otóż Bismarck ulokowany jest w stanie North Dakota, który jest stolicą tego stanu. Czyli podsumowując, akcja prologu dzieje się w wirtualnym stanie North Yankton, który jest parodią stanu North Dakota. A miasteczko, w którym rozgrywana jest akcja gry, czyli Ludendorff, jest parodią miasteczka ulokowanego w Stanach Zjednoczonych o nazwie Bismarck. Wyraziłem się jasno? Jasno. No dobra, to teraz musimy powystrzelać ostatnie resztki gliniarzy, a za chwilę właśnie wsiądziemy do samochodu. A tak dokładniej do nieco zmodyfikowanego Ranchera. Fuck! 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 Fu
tak w ogóle śnieg w GTA jest czymś nowym. No oczywiście pomijając wypad CJ'a do baru Saint Mark w GTA San Andreas, no który jak wiemy był ulokowany w Liberty City, tak dla przypomnienia. Tak w ogóle, pościg widziany na waszych ekranach właśnie w tej chwili jest nawiązanym do filmu z 2012 roku Człowiek na krawędzi. Jeżeli chodzi o samą fabułę, na chwilę obecną nie wiemy zbyt wiele. Michael, Trevor i ich wspólnik brat, no i jeszcze jakaś druga planowa postać, która sobie długo nie pożyła, i napadają na jakiś bank w Ludendorffie. Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! 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 I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking fence! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Fuck! Ah, I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go! No! Fucking die! Ale gra naprawdę prezentuje niezwykłą akcję. To coś, czego brakowało mi w poprzednich częściach GTA i jak najbardziej będzie przeze mnie cenione. Szczególnym ułatwieniem dla samego przechodzenia misji jest korzystanie z autocelowania, a szczególnie z tradycyjnego GTA, który możemy ustawić w opcjach sterowania. Granie bez autocelowania jest dla gości, którzy naprawdę ogarniają gałeczki. Misja, właściwie prolog, nie był zbytnio skomplikowany. Nie miał żadnych wymagań i w prosty sposób zdobyliśmy golda. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam. Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves, so perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends.